To jest czwarta część tutorialu do kloka, czyli magnesowanie. W kloku magnesuje się piny, tak żeby chodziły one dużo lepiej niż normalnie. Do magnesesji będziemy potrzebowali 8 magnesów 5 na 1 albo 6 na 1 i 8 magnesów 12 na 2 z dziurą 8 w środku. Ogólnie jeżeli chodzi o szerokość, może być ona trochę większa niż 12. Dziura musi być większa od 7,5, a wysokość 2 moim zdaniem to jest maks. Dodatkowo będziemy potrzebowali do tego superglue i jako coś przydatnego jakieś metalowe narzędzie, do którego możemy przyczepić magnesy, tak żeby łatwiej było się orientować, w jakiej orientacji je trzeba przykleić. Mam tutaj innego kloka niż tego, co widzieliście w poprzednich częściach. Ten jest przeznaczony na magnetyzację. Na początek trzeba wyjąć z niego piny, zdjąć z nich te czarne podkładki i jak widzimy na każdym pinie mamy tutaj takie dwa metalowe bolce. Teraz jeżeli nie chcemy magnesować, a opadają nam te bolce, bierzemy kombinerki, jakieś mniejsze i lekko zaginamy samą końcówkę, a następnie odginamy. Także zrobić minimalne zagięcie, wtedy tak przyjemniej przeskakują i wtedy piny nie opadają. Żeby sprawdzić, czy piny nam opadają, po prostu podnosimy piny do góry i potrząsamy klokiem. I sprawdzamy, czy opadają, czy nie. Ok. Jeżeli chcemy magnesować kloka, te bolce trzeba wyjąć. To jest bardzo ważne, inaczej nie ma po co w sumie magnesować kloka. I jeżeli nie magnesujemy, pod żadnym pozorem nie wyjmujemy kloka, bo po prostu piny nie będą działać. Nie wyjmują tych bolców, bo po prostu piny nie będą działać. Te bolce odkładamy gdzieś na bok albo wyrzucamy, jeżeli nie będziemy ich później używać. Więc tak, magnesujemy. Jeden magnes wchodzi na górę pina, a drugi magnes idzie naokoło dziury. Tak jak mają się przyciągać, to bierzemy jeden magnes pierścieniowy i wkładamy od środka magnesy 5 na 1. I sprawdzamy, kiedy one się przyczepiają do środka magnesu. To jest bardzo ważne, że nie na zewnątrz magnesu, tylko do środka. Bo na zewnątrz to jest druga strona. Kiedy ustalimy naszą orientację, to przyklejamy na nasze metalowe narzędzie w tej orientacji magnesy pierścieniowe i w poprawnej orientacji magnesy 5 na 1. Zacznijmy od przyklejania magnesów na piny, bo jest to prostsze. Po prostu bierzemy superglue, dajemy kropkę na pinę. Oj, teraz za dużo. Poszło. Muszę trochę wytrzeć. Bierzemy magnes 5 na 1. Bierzemy i przyklejamy na środek. Jako, że mi wypadł, to muszę sprawdzić, czy zachowałem orientację. Przyciągają się magnesy, więc zachowałem. Obracamy i robimy to samo.
I tą czynność powtarzamy na pozostałych pinach. A ten odkładamy na bok. Do wyschnięcia. Magnesy na pinach mam wklejone. Teraz trzeba przykleić magnesy na tą pokrywkę przeźroczystą. Robimy to w taki sposób, że jeden magnes wkładamy pod spód, dlatego polecam mieć 9 tych magnesów, a nie 8, chociaż tylko 8 z nich przyklejamy. A drugi idzie na zewnątrz. Ok. Teraz tak, jeszcze raz dla pewności sprawdźmy, czy jest dobrze. Pin się przyciąga do magnesu, więc orientacja jest dobra. Czyli nakładamy na magnes tym razem, a nie na pokrywkę, ponieważ jak damy na pokrywkę, to bardzo chlapie klej. Nakładamy na magnes dosyć sporo kleju. Przesuwamy magnes pod spodem, tak żeby był w miejscu, gdzie chcemy, żeby nasz trafił, i wrzucamy. Magnes pod spodem przesuwamy, żeby zobaczyć, czy orientacja jest ok. Jest ok. Magnes z powrotem tutaj. Dajemy klej. Przesuwamy magnes na swoje miejsce i wrzucamy. I czynność tam powtarzamy tak, żeby zmagnesować wszystkie dziury. Skończyłem tą część. Więc przechodzimy teraz do kolejnej. Asekuracyjnie sprawdzamy, czy pin się przykleja, czy przyciąga. Przyciąga, tak więc kleimy tą część. Skończyłem obie części. Teraz bardzo ważna rzecz, bo bardzo często o tym zapominam, a potem się dziwię, czemu krok się beznadziejnie rusza. Ten 9 magnes trzeba wyjąć pod spodu i po prostu gdzieś odłożyć. Polecam zostawić klej na minimalnie 12 godzin, żeby sobie przeschnął, ponieważ potem o wiele mocniej trzyma. Słyszałem też, że warto odtłuścić najpierw magnesy przed klejeniem. Oraz nie dotykać ich za bardzo, no bo nasze ręce jednak emitują właśnie ten tłuszcz, którego się próbujemy pozbyć. I to tyle w tym odcinku. Następny odcinek to jest składanie kloka, czyli jak to wszystko złożyć do kupy, żeby znowu można było układać na nim.